Z 50-letnią ekscytującą służbą w siłach powietrznych USA za pasem F-15 Eagle stał się symbolem przewagi powietrznej. W dzisiejszym filmie omówimy jego najnowszą modyfikację F-15 EX. Omówimy ulepszenia wprowadzone i wdrożone przez inżynierów, jak różni się od poprzednich projektów i dlaczego F-15 EX Eagle 2 może być tym, czego wróg boi się najbardziej na polu bitwy. F-15 Eagle jest uważany za klasyk lotnictwa bojowego. W końcu z powodzeniem sprawdził się w różnych działaniach wojennych na Bliskim Wschodzie i podczas wojen w Zatoce Perskiej, Iraku, Libii, Jugosławii, a także w innych złożonych operacjach amerykańskich. Głównym celem inżynierów z McDonnell Douglas, gdzie opracowano F-15 Eagle, było osiągnięcie całkowitej przewagi w powietrzu. Myśliwiec nie został zaprojektowany z myślą o celach naziemnych. Na początku 1970 roku przeprowadził swój pierwszy lot i w ciągu ostatnich kilku dekad osiągnął wyjątkowo dobre wyniki w przydzielonych misjach, po otrzymaniu ponad 100 zwycięstw bez ani jednej porażki. Zasłużył sobie również na tytuł jednego z najbardziej utytułowanych i kultowych wojowników naszej epoki. Jednym z głównych zadań samolotu było wykrywanie wrogów w powietrzu na maksymalnym możliwym zasięgu. Wszystko dzięki bardzo skutecznemu systemowi radarowemu. W rzeczywistości pilot F-15 mógł nawet uderzyć w samolot wroga, zanim jeszcze zobaczył go na własne oczy. Jednak w rzeczywistości musiałby się upewnić, czy naprawdę jest przed nim właśnie wrogi obiekt. Co więcej, mgła wojny i obecność przyjaznych sił wymaga wizualnej konfrontacji z potencjalnymi celami przed zaangażowaniem się w rzeczywistą walkę powietrzną. Jeśli chodzi o F-15, jego wymiary wynoszą imponujące 19 metrów długości i 13 metrów szerokości. Dla porównania jest to szersze niż kort tenisowy. Samolot napędzany jest dwoma silnikami jednocześnie, dając mu dodatkową rezerwę mocy, której nie przenosi jego jednosilnikowy odpowiednik F-16. Boeing Aviation wziął na siebie odpowiedzialność za opracowanie i skonstruowanie najnowszej modyfikacji myśliwca F-15 EX, znanego również jako Eagle 2. Nowy myśliwiec miał początkowo być pełnym zamiennikiem floty 211 jednomiejscowych F-15C i 23 dwumiejscowych samolotów F-15D. W 2020 roku Departament Obrony USA złożył zamówienie na pierwsze 8 z tych obiecujących myśliwców. Cały zestaw kosztował 1,2 miliarda dolarów. Projekty w rzeczywistości przekroczyły początkowe oczekiwania sił powietrznych. I tak po pierwszych 8 modelach zamówiono 12 kolejnych Eagle 2. Siły powietrzne planują obecnie zakup w sumie 114 F-15 EX z perspektywą zwiększenia ich liczby do 200 jednostek w przyszłości. Szacowany koszt programu wynosi około 23 miliardów dolarów. W lutym 2021 roku Eagle 2 wykonał swój dziewiczy lot z boiska Boeing w San Luis do Eglin Air Force Base na Florydzie w towarzystwie starszego rodzeństwa F-15C Eagle i F-15E Strike Eagle. Był to pierwszy F-15 kupiony przez siły powietrzne USA od 2001 roku. To był rok, w którym Ameryka przestała zamawiać te legendarne myśliwce, eksportując je do takich krajów jak Izrael, Arabia Saudyjska, Singapur, Korea Południowa i Katar, które kupują je do dziś. Co ciekawe, Eagle 2 narodził się z modyfikacji myśliwca F-15QA, zaprojektowanego specjalnie dla sił powietrznych Kataru, i F-15SA, stworzonego dla klientów w Arabii Saudyjskiej. Samolot jest wyposażony w ulepszony zestaw czujników i ulepszone cyfrowe kokpity wykorzystujące technologię płaskiego ekranu oraz zmodernizowany elektroniczny radar skanujący AN-APG-82 i pasywno-aktywny system ostrzegania Eagle EPOS. Wszystko to znacznie zwiększa ogólną przeżywalność samolotu, szczególnie w porównaniu do jego poprzedników. Piloci F-15 EX z pewnością docenią inteligentne ulepszenie kasku.
nazywa się Joint Helmet Mounting Cueing System, który daje pilotom możliwość kierowania broni pokładowej na cele wroga z najwyższą dokładnością, a wszystko to bez konieczności agresywnego obracania samolotu myśliwskiego. Wszystkie dane dotyczące stanu samolotu i systemów uzbrojenia podczas lotu będą również wyświetlane na wyświetlaczu head-up zamontowanym na hełmie, zmniejszając w ten sposób część obciążenia pilotów w zamian za nieco zmniejszone możliwości w walce. Oprócz nowych systemów kokpitu, na pokładzie pojawi się potężny komputer pokładowy, ekran dotykowy HD i drugi ekran umieszczony na tylnych siedzeniach, na wypadek, gdyby drugi pilot był obecny, chociaż samolot przeważnie będzie miał tylko jedną osobę. Doprowadziło to do serii żartów, mówiących, że drugi ekran został najwyraźniej zbudowany tylko do oglądania Netflixa. Eagle 2 jest napędzany dwoma silnikami F-110 GE-129. To sprawia, że samolot jest szybszy, bardziej zwinny i bardziej responsywny. Moc bliźniaczych silników jest taka, że F-15EX będzie w stanie osiągnąć prędkość do 3000 km na godzinę, wyprzedzając w ten sposób nie tylko rosyjskie Su-57, które osiągały prędkość do 2500, ale także amerykańskie myśliwce piątej generacji, takie jak F-35 Lightning II, które lecą z maksymalną prędkością do 2000 km na godzinę. F-15EX z pewnością chce stać się najbardziej uzbrojonym myśliwcem na świecie. Konstruktorzy zintegrowali 12 punktów mocowania dla pocisków powietrze-powietrze i 15 punktów dla pocisków powietrze-ziemia, zwiększając obciążenie bojowe samolotu do potencjalnych maksymalnie 13 ton. Myśliwiec jest w stanie przenosić 22 pociski boczne AIM-9X i AIM-120 AMRAAM o zasięgu do 180 km. F-35 Lightning II będzie w stanie dyskretnie wykrywać wrogie myśliwce, po czym F-15EX natychmiast powita je za pomocą potężnego arsenału. Zasada ich wspólnego działania jest podobna do zasady magika dążącego do odwrócenia Twojej uwagi, byś nie zauważył, jaki dokładnie jest sekret jego sztuczek. Głównym argumentem władz USA na korzyść F-15EX była cena myśliwców oraz przewidywane koszty eksploatacji i konserwacji. Chociaż nowy F-15EX kosztuje 87,7 miliona dolarów, koszt ten jest porównywalny z myśliwcem piątej generacji F-35, który średnio wynosi od 78 do 79 milionów dolarów na jednostkę. Jednak wychodzi na prowadzenie, gdy chodzi o koszt za godzinę lotu. Pomimo wszystkich wysiłków inżynierów wojskowych Lockheed Martin, F-35 nadal wynosi około 38 tysięcy dolarów za godzinę lotu, podczas gdy koszt godziny lotu F-15EX waha się od 27 do około 29 tysięcy. Jedyną zauważalną wadą Eagle 2 w porównaniu z myśliwcami piątej generacji był brak technologii stealth. Niemniej jednak eksperci wojskowi coraz bardziej zgadzają się, że ta cecha myśliwca staje się coraz większym obciążeniem, generując nadmierne koszty zakupu, godzin lotu i konserwacji takich samolotów, co oczywiście obciąża kieszenie amerykańskich podatników. A ty? Co myślisz o nowej modyfikacji F-15? Która funkcja okazała się najbardziej imponująca? Daj nam znać w komentarzach poniżej i nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.